Ruszyła kolejna inwestycja drogowa, tym razem w gminie Bobowa na drodze powiatowej w Siedliskach. Symbolicznego wbicia pierwszej łopaty dokonali samorządowcy ze starostą Marią Gubała na czele oraz przedstawiciele wykonawcy firmy Gotrom. Przebudowa drogi w Siedliskach to nie tylko zmiana nawierzchni, ale budowa całej infrastruktury drogowej. No i do trzech razy sztuka. Pani starosto, kolejna inwestycja w Gorlicach. Tak, mogę powiedzieć, że powiat nabrał wiatru w żagle, ale z tego względu, że droga Siedliska to jest zadanie przebudowa tej drogi, może być realizowana przede wszystkim przy udziale środków zewnętrznych, ponieważ cała inwestycja to jest koszt ponad 5,5 miliona złotych. Przy udziale środków zewnętrznych, środków unijnych ponad 4 miliony, natomiast udział własny powiatu to jest kwota około 1,5 miliona złotych. Cieszy ten fakt, ponieważ ta droga będzie przede wszystkim umożliwiała dostęp do terenów inwestycyjnych w gminie Bobowa. Na całym tym odcinku wzdłuż tej drogi będzie wykonywany chodnik przede wszystkim dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców. No, oczywiście kanalizacja, będą przejścia dla pieszych, przede wszystkim podświetlone te przejścia dla pieszych, czy zatoki autobusowe. No, inwestycja piękna. Będzie cieszył fakt, jeżeli ten zakładany termin, a podejrzewam, że tak, bo jest firma Gotrom, jest wiarygodną firmą, której przekazujemy właśnie dzisiaj ten teren. Termin zakończenia inwestycji to jest właśnie koniec tego roku. Tutaj wykonawca już uchylił rąbka tajemnicy, że w listopadzie będzie finał.